Hej, ja jestem Piotr ze sklepu domitech.pl i przychodzę dzisiaj z Wami porozmawiać i ustalić plany na tegoroczne filmy i transmisję live. Chcę, aby nasz YouTube'owy kanał rozwijał się dalej, ale nie był przy tym zwykłym słowem ogłoszeniowym, a miejscem, gdzie będziemy się regularnie spotykać, dzielić doświadczeniem i wiedzą, ale przede wszystkim miejscem, gdzie wszyscy będziemy się dobrze bawić w gronie elektronarzędziowych freaków. Na początek jednak, jak zawsze, nasze nowe logo. Miniony rok pod kątem rozwoju domitechowego kanału YouTube był wspaniały. Udało się przygotować dla Was ponad 40 filmów, masę shortów, ale przede wszystkim rozpoczęliśmy prowadzenie piątkowych transmisji na żywo. Te, mimo że dla wielu z Was były zbyt krótkie, okazały się strzałem w dziesiątkę. W związku z tym, w bieżącym roku chcemy było ich dużo więcej i dłuższych, nie rezygnując przy tym ze standardowego kontentu i shortów. Tak jak wspomniałem na wstępie, chcę, by kanał Domitech rozwijał się nie tylko jako kanał firmowy, należący do sklepu internetowego, ale by było to miejsce dla Was. Dla Ciebie. Miejsce, gdzie z przyjemnością będziesz wracać. W związku z tym chcę zaproponować kilka drobnych zmian, ale i poznać Twoje zdanie, opinie i ewentualne propozycje. Pierwszą zmianą, którą chciałbym wprowadzić, to ujednolicenie daty publikacji. Jako że live'owe piątki się bardzo dobrze przyjęły, proponuję, byśmy wybrali właśnie ten dzień, również jako dzień premier naszych filmów. Dzięki temu będziemy mogli przyjąć jedną prostą zasadę. Piątek, godzina 19, widzimy się na kanale. I niezależnie, czy to będzie live, czy premiera nowego filmu. Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku możemy się spotkać, dyskutować w komentarzach i dobrze rozpocząć weekend. A co Ty o tym sądzisz? Komentarze są Twoje. Kolejną zmianą, którą chciałbym wprowadzić, to zapraszanie gości na nasze transmisje. I nie, Robert z naszego kanału nie zniknie, ale chcemy umożliwić Wam kontakt ze specjalistami z branży z zewnątrz. Kim oni będą, będzie zależało w głównej mierze od Ciebie, ale dla przykładu, na początek może być to jeden z influencerów aktywnie pracujących na co dzień w branży budowlanej czy stolarskiej, przedstawiciel handlowy lub trener narzędziowy wyposażony w niemal nieograniczony park maszynowy w swoim demobusie zaparkowanym przed studiem. Każdy z nich mógłby w nieoceniony sposób odpowiedzieć na Twoje pytania związane z konkretną branżą czy marką elektronarzędzi dostępnych w naszym sklepie. Tu również chciałbym poznać Twoją opinię o tym pomyśle i jednocześnie zaprosić na pierwszego próbnego live'a tego typu. Kiedy? Z kim? O tym, jak i o drobnym konkursie opowiem Wam na koniec tego filmu. Chciałbym również, abyś napisał mi, jak często powinienem prowadzić dla Ciebie transmisję na żywo i jak często publikować filmy. A skoro mowa o filmach, która forma podoba Ci się najbardziej? Wolisz poznawać producentów przekrojowo na przykładzie kilku maszyn? A może wolisz, jak skupiam się wyłącznie na jednym elektronarzędziu? Twoja pomoc w ocenie i wyborze najciekawszych materiałów z tych już dostępnych na kanale będzie dla mnie bardzo pomocna i pozwoli przygotować kolejne filmy specjalnie pod Twój gust. Jeśli masz jeszcze jakieś sugestie dotyczące zarówno filmów, live'ów, wszelakiej treści czy nawet budowy domitechowego studio, daj znać! Miło mi będzie poznać Twoją opinię i oczekiwania. Wracamy do tematu próbnej transmisji z zaproszonymi gośćmi. Spotykamy się z Wami na przełomie stycznia i lutego, a konkretna data jest jeszcze w trakcie ustalania. Ale jak tylko będę miał potwierdzenie, wrzucę Ci aktualizację. Jedno jest pewne, odwiedzi nas niezawodna ekipa Makity. Będziesz miał okazję zadać pytania przedstawicielowi handlowemu i trenerowi narzędziowemu. Ja mam już kilka przygotowanych pytań, ale chętnie też poznam Twoje propozycje. I tu właśnie pojawia się okazja na mały konkurs. Przed wspomnianą transmisją z przedstawicielami Makity przygotuję sobie listę 10 pytań dotyczących elektronarzędzi, ich zasilania, aktualnej oferty czy promocji. Wśród nich będą również pytania, które wybiorę z sekcji komentarzy pod tym filmem, a ich autorów nagrodzę podczas trwania transmisji drobnymi upominkami Domitech i Makity. Warto zatem być wtedy z nami, jak i zostawić propozycje pytań pod tym filmem. Czy to jedyne możliwości na zdobycie fantów? Oczywiście, że nie. Podczas trwania live'a jak zawsze będę czytać i reagować na czat i jak zawsze najciekawsze komentarze uhonoruję upominkami. Chciałbym jeszcze na koniec filmu przypomnieć, że do końca miesiąca możesz dołączyć do niesienia pomocy dzieciom z domu dziecka przy ulicy Stolarskiej w Bydgoszczy i kupić kalendarz charytatywny na 2024 rok, który mieliśmy przyjemność w tym roku współtworzyć. Dostępny jest w sprzedaży wysyłkowej, jak i lokalnej w sklepie przy ulicy Górzyckowo 2A w Bydgoszczy, a cały dochód ze sprzedaży tego kalendarza zostanie przekazany na wsparcie domu dziecka. Link do kalendarza znajdziesz na początku opisu pod tym filmem. To na dzisiaj wszystko. Czekam na Wasze komentarze, propozycje i opinie dotyczące rozwoju kanału, jak i pytania do specjalistów z Makity. Do zobaczenia! Siema!